Dzień dobry, zaprosiłam Waszą klasę na taki wieczór andrzejkowy, wieczór, w którym wróżymy, wieczór, w którym możemy przepowiedzieć sobie przyszłość, w którym możemy dowiedzieć się o tym, co nas czeka, o tym, jakiego będzie. Zaczniemy może od wróżby. O czym marzycie? No zapraszam, kto pierwszy? O czym marzysz? Ojoj, znowu o zwolnieniu z lekcji, czy o niespodziance. Tak. O czym marzysz? O otrzymaniu komputera. Piotr albo oboje może. Proszę bardzo i ja przeczytam. Proszę. Czyli tak, Piotr. Piotr marzy o szczęściu. Co przyniesie przyszłość? Proszę. Muszelka. Muszelka oznacza podróże. To co tutaj przyniesie los? Brawo. Własne mieszkanie albo własny domek. Zobaczymy, co przyniesie ci los. Brawo. Też wróżą panny i kawalerowie i chcą dowiedzieć się, jaki będzie ich przyszły wybranek. Tak. Zobaczymy. O, trafiłaś w serce Radosława. Radek. Teraz pani Marta. Najbliżej Wojtka, Bartka. Także. To jeszcze mnie czeka. Jeszcze. O, też Radek. O, i mamy najbliżej Romana. Krystian jest. Trzeba wysoko uderzyć. Czytała. Proszę bardzo. Będziesz spędzać czas w miłym towarzystwie. Tak. Zobaczymy, jaki kwiatek wylosowałaś stokrotkę. Będziesz mieć wspaniałych przyjaciół. Brawo. Proszę. Proszę bardzo. To tak. Proszę bardzo. I jak jest w uczuciach? I teraz poproszę o podawanie liczby. O tak, życie ciche, spokojne u boku wspaniałego męża. Co przyniesie? Będziesz się cieszyć dobrą atmosferą wokół siebie. Wylosowałeś las. Brawo. Między słońce wylosowałaś. Będziesz w życiu bogata. Czarujesz teraz, tak? Zaczarowałaś kartę, zobaczymy. Zaczarowała kartę. Ewa, pomyślność w miłości i w pracy. Brawo. Staramy się, żeby... Tak, żebyście byli... Co ciebie czeka? Czeka cię gorąca miłość. Zapraszam. Wylosowałeś Darię. Wylosowałeś Fiołek. Czeka ciebie powodzenie. Zapraszamy panią. O, różowe okulary wasza pani wylosowała. Wróżą wiele radości i optymizmu. Suma numerów wywróży przyszłość. W tym roku, czyli chodzi o przyszły rok, już nie ten, ale kończący się. W tym roku szczęście będzie ci dopisywać we wszystkich konkursach. 11. Pogodzisz się z kimś, kogo nie lubiłaś. Czyli dobra wróżba. Symbolizuje szóstka. Nauczysz się w przyszłym roku jakiejś nowej dziedziny sportu. Może jazdy na rolkach. Może będziesz zaczniesz świetnie. W każdym razie polubisz coś, czego nie lubiłaś. Wybierz jedną kartę. Ja będę rozczytał. Co los powie? Czeka cię gorąca miłość. Czeka cię jedna. Wszelka pomyślność i odwzajemniona miłość. Czekają ciebie. O, co mam? Czekają ciebie sukcesy w życiu. Tak. Czasami napotkasz na jakieś drobne przygody, ale generalnie czeka cię powodzenie i wielka miłość. Brawo. Zakochasz się z wzajemnością. No proszę, czeka ciebie szczęście i zakochasz się niebawem. No proszę. Spotkasz kogoś, zakochasz się niebawem. Uuuu! 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 Uuuu!
Dokładnie. Wow. Będziesz się cieszyć dobrą atmosferą wokół siebie. O, to też cenne. Co my tu mamy? Mrożka! Już, rzucamy. Co my tu mamy? Ósemeczkę. W tym roku polubisz coś, czego do tej pory nie lubiłaś, nie znosiłaś. Czegoś nie lubisz bardzo. O, to ten przyszły rok to zmieni. O, 11. Pogodzisz się z kimś, kogo nie lubiłeś sobie. Może na nartach, a może jakiejś innej. Może w tenisa stołowego będzie zacznie świetnie grać. Także nowy rok przyniesie jakąś. Szósteczka. Nauczysz się nowego sportu, czyli też podobnie jak albo jazda na rolkach. Może gra w tenisa, albo jakaś inna dyscyplina, którą chciałbyś umieć grać, a nie potrafisz. A więc następny rok przyniesie zmiany. I zobacz, co tutaj karty po... Marzysz o wielkiej paczce, czy no nie wiadomo z czym. Będzie może jeszcze inna wróżba. Pokaż różowe okulary, ale one coś oznaczają. Wiele radości i optymizmu, wiele radości. Tak? Nie? Proszę, proszę bardzo. Strach się bać normalnie. No zobaczymy, zobaczymy. Możesz liczyć na sukcesy w życiu i w przyszłej pracy. Brawo. Sukcesy w życiu. Mary, tak, teraz co my mamy tutaj? Wiele radości. Rzucamy, sumujemy. 6. Nauczysz się jakiejś nowej dziedziny sportu, a może tańca? No to lepiej tańca. Mały w szkole. Dwójka. Poznasz nowego przyjaciela lub nową przyjaciółkę. Albo dostaniesz zwierzątko, które masz. Jak będzie miał ten... Wow! Albo Jan, albo Gracjan. Kto chciałby? Albo jeden i drugi, tak? To los przyniesie. Oj, przebiłaś serce Damianowi. Mateusz. Magda. Dobra, ja. Proszę. Oj. To tak blisko Patrycji, jak marzę. Małgosia. Jakie ładne imię. Wow, przebiłeś serce Agnieszce. No coś jest na rzeczy, widzę. Coś jest na rzeczy. Co tam jest przyniesie? Marcy, zakochasz się z kimś. Zakochasz się. No to się pożywa. Róża, chciałeś przyjaciół. Świetna wróżba. Oznacza się z poprzednimi. Szczęście w podróży. Czyli będziesz podróżować. Róża, szczęście i powodzenie. Szczęście i powodzenie. Wylosowałeś róże. Świetne. Tak? A może do końca poleć. Tak? Może? I proszę. I rozbijamy. I czytamy. Będziesz mieć wspaniałych przyjaciół. Świetnie. Przemek, zakochasz się w kimś.